Prezentujemy Państwu fragmenty inscenizacji historycznej Bitwy z Powstania Styczniowego, która rozegrała się w lasach niedaleko Rudy Maleńskiej pod tak zwaną Ormanichą. Starły się tutaj oddziały wojsk carskich z polskimi powstańcami. Rosjanie mieli zdecydowaną przewagę nad powstańcami. Po pierwsze, teren Królestwa Polskiego okupowały regularne siły wroga z piechotą, kozakami, jeźdźcami znanymi z okrucieństwa oraz liczną, silną artylerią. Na 15 cm. Każdy z żołnierzy wroga miał też nowoczesny, jak na owe czasy, na którym był zawsze osadzony wrog. Przeciwko takiej sile, za moment, powstańcy byli w stanie wystawić mniej liczne, a przede wszystkim dużo gorzej uzbrojone oddziały. Oto jak prezentuje się oddział piechoty carskiej. Wprawdzie to wrogowie, ale przecież w ich postacie wcielają się nasi goście z Białorusi. Przywitajmy brawami uczestników wydarzenia. To im doda niewątpliwie wigoru przed czekającymi nas wydarzeniami batalistycznymi. Obejrzymy scenę, w której kapitan Obuchow, stacjonujący w Czermnie po drodze na uroczysto Ormanicha, wysłucha relacji szpiega. Takich szpiegów bowiem Rosjanie mieli, opłacali hojnie carskimi rublami i wskutek tego mogli liczyć na wiadomości o powstańczym oddziale Zawadzkiego, który stacjonował w sile 400 na uroczystu Ormanicha. Oto ten moment. Uniżony sługa, szpieg informuje kapitana Obuchowa o sytuacji, pokazuje, którędy można przedrzeć się do uroczyska Ormanicha, będącego w głębokich przecież lasach. I Rosjanie postanawiają o wymarszu na Szkucin. Prosimy o fragment muzyczny. Rosjanie maszerują na Szkucin. Tymczasem do uroczyska Ormanicha zbliża się emisariusz powstańczy, który ma torbę z dokumentami od rządu narodowego. Drogę zagradzają mu Rosjanie. Dochodzi do pojedynku. Jest to cytat historyczny z wydarzeń związanych z opowiadaniem Stefana Żeromskiego Wierna rzeka, gdzie, jak Państwo pamiętają, emisariusz bohatersko walczył z przeważającymi siłami wroga. Także i tu Rosjanie próbują obezwładnić emisariusza,
który był wojskowym, i odebrać mu dokument. Dochodzi do pojedynku. Uczcijmy brawami to wydarzenie i dzielnego emisariusza naszego. I gdy już zwyciężył i trafił oficera carskiego, zdradziecką kulą przeszyty od jegra, od piechura moskiewskiego, padł dzielny emisariusz do końca, broniąc dokumentu. Wielkie brawa za jego bohaterstwo. A więc Sarab, jak zawsze, posługując się zdradą i podstępem, powalił naszego emisariusza, ale został on wyniesiony z placu boju przez wiernych powstańców. Ale również ranili śmiertelnie carskiego dowódcę, kapitana Obuchowa, tego samego, który rozkazał zdradzieckim strzałem unicestwić życie naszego emisariusza, emisariusza rządu narodowego, którą tę scenę oglądaliśmy przed momentem, który miał przewagę w liczbie strzelb, ale także dysponował armatami. Tak oto przełomowy moment w bitwie pod Szkucinem. Uczcijmy brawami bohaterów tego wydarzenia. Wśród naszych żołnierzy i śmierci, którzy nie bali się do ostatka walczyć z przewagą wroga. Tak było między innymi w Miechowie, gdzie mimo huraganowego ognia piechoty carskiej zdołali przedrzeć się w kilkudziesięciu aż do samego centrum miasta, aż wyginęli zupełnie, walcząc do samego końca. Nasi cofają się dość skłonnie ze stronami i wreszcie muszą opuścić uroczystą armatę. Na szczęście zdołali w tej dużej masie odskoczyć od prześladowców i później w rejonie Sucherkowa, także Bąchocka, Staryszewa połączyli się z oddziałami dyktatora Czarnowskiego. Rosjanie za chwilę zabiorą zdobyczne ciała powstańcze. Dowódca chwalił swoich, mówi mała trzy. Tymczasem Rosjanie również wyniosą z pola walki swojego zabitego dowódcę, kapitana Obuchowa.